Jak wam się podobały ujęcia oprysk nad Bałtykiem? Henning powiedział, że to jest najlepszy opryskiwacz, jaki kiedykolwiek miał. Wszystko na GPS-ie, sam zaczyna włączać sekcję, sam się prowadzi. Nigdy końcówki nie zaryją w ziemię. Jak wielbłąd wygląda. Kamel. Horsz powinien go nazwać Horsz Kamel. A tego z pojedynczym garbem, mniejszego, Horsz Dromader. Chociaż już jest jeden M18 Dromader. Najlepszy na świecie.